Witam was, jestem Repus, oto jest kolejny odcinek z Europy Universalis 4, naszego roleplaya jako Polska na modzie Lux in Tenebris. I powiem wam, że jestem zszokowany bardzo pozytywnie odbiorem waszym tej serii, gdyż to ta seria bije po prostu rekordy, jeżeli chodzi o ostatnie filmy na kanale, co potwierdzałem w screenach, które wrzucałem na Discorda, na naszego Discorda właśnie. I po prostu to jest cudo, tego się aż takiego odbioru się nie spodziewałem. I możecie być pewni, że po prostu będzie się pojawiać ta seria jeszcze więcej. W ogóle, a propos tych doradców i tak dalej, bo jestem po wrzuceniu drugiego odcinka, jeżeli chodzi o nagrywanie tego obecnego, było, że dużo osób z was pisało, że no jak król jest czymś słaby, to w to dawaj doradcę, ponieważ król wie, że jest słaby i tam potrzebuje doradców, a jak król jest czymś dobry, to nie potrzebuje doradców. Ja patrzę na to troszkę inaczej, powiem wam mój punkt widzenia i napiszcie proszę, czy uważacie tak samo. Niestety, jeżeli uważacie inaczej w większości, to no, zareaguję na to po kilku odcinkach niestety, prawdopodobnie. Dlatego, że obecnie szukam pracy i jak ją znajdę, to prawdopodobnie będę miał czasu, mniej czasu na nagrywanie, więc korzystam obecnie z dużej ilości czasu. No i ja, mój punkt widzenia jest taki, jeżeli władca jest w czymś dobry, to się tym przejmuje. Jeżeli jest dobry w dyplomację, to on się przejmuje dyplomacją i zrobi, szczególnie jak ten ma szóstkę w dyplomacji, nasz król Kazimierz IV Jagiellon, to on się przejmie super tą dyplomacją. To jest dla niego podstawa. Jeżeli nasz władca ma zero coś, na przykład militarii, to ma to kompletnie w dupie. Nie, że on jest kompletnie słaby, on ma to w dupie, on się wojskiem nie interesuje. Dla niego wojsko nie istnieje. I taki jest mój punkt widzenia. I proszę powiedzcie, jak wy to uważacie. Ponieważ szczerze przyznam, że taki Gustaw Adolf szwedzki, który akurat ma wszędzie 666 w Europce, bo też był bardzo, bo zreformował praktycznie Szwecję w dużym stopniu i tak dalej, to uważam, że jednak on raczej miałby doradcę, który by jeszcze dawał mu plus 5 do dyscypliny, niż tylko polegał na sobie. Chyba że możecie powiedzieć inaczej. Oczywiście możliwe, że z tym pojedynczym przypadkiem się mylę, ponieważ to może zależeć od charakteru. Ale dobra, miało nie być gry na pauzie, dlatego ją już puszczamy. Kilka dni sobie zrobiłem w ogóle przerwy od Europki. W międzyczasie zrobiłem kilka podejść do innych serii, m.in. do Hearts of Iron 4 i możecie być pewni, że pojawi się seria z Renium Polonie z Hearts of Iron 4 na... nie powiem po stronie jakiego króla, to dopiero zobaczycie. I zacząłem również mamy agresywną ekspansję od cholery i koalicję. Plus taki, że mamy dużo sojuszy. No Litwa oczywiście i Kijów, co za tym idzie, i tam chyba jednego wasala ma tutaj. Mołdawia, Czechy, Mediolan, Austria, Francja. No i tak to wygląda. Też była dobra propozycja, o której tak samo za pierwszym razem nie pomyślałem, żeby wykorzystać Austrię do spuszczenia w pierdzielu Czechom i odzyskaniu Śląska. Jest to teoretycznie dobry pomysł, ale niekoniecznie. Dlaczego? Bo nieważne w jaki sposób zaatakujemy Czechy, Austria się opowie po ich stronie, ponieważ jest to część cesarstwa. Wręcz przeciwnie, ja chcę wykorzystać Czechy do spuszczenia w pierdzielu Austrii, gdyż będę atakować po prostu północno-zachodnie tereny Polski, powiedzmy, i wtedy dopiero wykorzystam Czechów do ataku na Austrię, bo Austria się dołączy do obrony ich. To prawda, niekoniecznie w najbliższym czasie, raz z powodu agresywnej ekspansji, dwa z powodu władcy, ale jednak to jest kwestia. Co do też ogrywanych serii wrócę. Była pod jakimś postem, była propozycja. Nie ma opcji, żebym olał. Sekunda, ale to jest w sumie plus 1% lenda. 38 mam. No to najpierw zrobię taki coś, że poproszę tereny. Teraz zobaczę, komu bardziej się opłaca. W ten sposób. A w sumie mogę szlachcie dać, to by mi władcę, dziedzicę boostowali. On jest tak jest dobrze doboostowany. Wracając do ogrywanych serii. Ogrywałem sobie Wiktorię w ogóle, ponieważ pod jakimś postem ktoś wspomniał taki fajny pomysł, żeby zrobić Kraków, Wiktorii i odtworzyć Rzeczpospolitą Krakowem. I pomyślałem, że to jest dobry pomysł, ale byłem pewien, że jest bardzo
no jest małe prawdopodobieństwo na wykonanie go. Jak siadłem do tej Wiktorii, to okazało się, że jest zerowe prawdopodobieństwo na wykonanie Krakowem tego małego achievementa naszego. Jest to spowodowane między innymi tym, że w Wiktorii bardzo ważną rolę odgrywa ludność. I w momencie, jak mamy bardzo mało ludzi, na przykład tych Kraków, i mamy bardzo małe szanse na zdobycie tych ludzi, to po prostu możemy się pożegnać z jakimiś większymi osiągnięciami. Do końca gry, czyli do 36 roku, 1936, udało mi się ogarnąć ludność wielkości 250 tysięcy. Oczywiście, jeżeli chodzi o ludzi, żerzące do pracy. Bo tam było tam nie były liczone kobiety, dzieci i starzy. No i właśnie to nie starczyło na pewno do pokonania nawet jakimkolwiek sojuszu Austrii, Rosji albo Prus. Szczególnie, że po prostu oni nie chcieli mi dołączać się do wojen po mojej stronie. No i dwie gry praktycznie przesiedziałem. I nie ma sensu grania w Wiktorię, więc niestety ten pomysł odpada. Chociaż podobał mi się, szczerze mówiąc, pomysł Lukasa, żeby na Millennium Dawn w chuju zagrać Krakowem. Jeżeli jest jakiś submod, albo ktoś z was by zrobił submoda na Kraków w Millennium Dawn, to bym chętnie wziął. Ewentualnie rozpatrzę po prostu inne propozycje. Dobra, ale na razie co wygląda, jaka sytuacja tutaj? Pilnujemy, żeby mi tutaj się nie pierdzielnęli, że można sobie stąd pójść. A jako, że nasz władca nie interesuje się kompletnie wojskiem, to możemy spokojnie wyłączyć pieniądze i nie będzie trenowane wojsko. A propos też były ciekawe propozycje do dowódców i w ogóle mieliście cudowne propozycje, ale mówię, niestety nie wszystkie zaimplementuję z powodu najzwyczajniej w świecie skomplikowania tej serii, bo miałbym za dużo na głowie. Na przykład pomysł, żeby generałowie raz przypisani do armii zostawali tam na całe życie, dożywotnio. Możecie być pewni, że na pewno nie dekasować generałów. Rzadko to, szczerze mówiąc, robię. O, kuźwa, a to im się zbuntowało. I się zbuntowało na forcie, więc dobra, pomogę im, chociaż też oni powinni sobie pomóc. Na pewno nie będę usuwać generałów. Ja to praktycznie rzadko robię, szkoda mi punktów na to. Natomiast z tym przypisaniem na stałe do jednej armii ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc, czy to byłby dobry pomysł. I szczególnie staranie się utrzymania tego pomysłu. Dobra, patrzymy, jak nasza artyleria pomoże Litwie w bitwie. Litwa w ogóle też ma tę swoją artylerię, bo w sumie mieli 5000 w boju. Było, ale tylko 3 podesłałem. Samemu będę musiał też dorobić więcej artylerii, ale to wiadomo, ewentualnie z czasem. No dobra, no to tutaj miłego roleplayowania i pewnie się widzimy w jakiejś ciekawej okoliczności. Uwaga, panie i panowie, uwaga, do Polski właśnie wbija renesans. Chociaż w sumie upewnię się, czy jakaś prowincja dobra jest na granicy wprowadzenia tego renesansu. W sumie przy tym wyborze i pieniądze i prestiż był dobry, ponieważ administracyjnie, dyplomatycznie dobrze ten władca stoi. Chociaż prestiż tutaj powinien bardziej pójść, bo on ma 6 w DIPA. Czy jest jakaś dobra, bo Lublin zaraz się zrobi, to jest ważne, więc te 2-3 miesiące możemy odczekać. Tutaj na Pomorzu, tylko tak czekając, to wiecie, to mógłbym bardzo długo poczekać, a już nam w ogóle kolonializm zaczął lecieć. A propos kolonializmu, zaczął się, o kurczę, w Galicji. Chociaż w sumie troszkę lepiej, żeby zaczął się tutaj w Galicji, niż żeby zaczął się, nie wiem, na północy Anglii. Anglia o tyle ma pechowo, że często bywa z tutejszymi państwami, włącznie z Francją, w rywalu, a rywalowi nie przekaże tej kolonializmu i tak dalej. Więc dobrze, że jest w Galicji, ponieważ według mnie jakoś powinno to przejść dalej. No chyba, że Kastylia ma złe relacje z Francją, to wtedy mamy kompletnie przerąbane. Ale liczmy, że nie. W ogóle Francja się połączyła już praktycznie w całość, chociaż im Lollardi wywalili. W ogóle też dla mnie ciekawa sprawa jest, jeżeli chodzi o heretyków tak historycznie. Ponieważ szczerze mówiąc, ja zbytnio nie rozumiem, czemu powstawali heretycy. Znaczy, wiara katolicka nie była wiarą idealną. Ale na przykład ucząc się na poprzednich
przykładach odłamów wierzeń w katolicyzmie. Tacy Katarzy na przykład, jak się nazywali tutaj, według mnie nie powinni mieć prawa, by tu, znaczy, na ich miejscu bym nie zmieniał wiary, o tak powiem, patrząc na doświadczenie. Ale dobra, zbyt dużo gadam, bo się zagadałem w sumie. Po prostu zembrace'ujemy już, mamy 300 hajsu ponad. O kurczę, administracyjnie jesteśmy do dupy. Wiecie co? Dobra, wyłączę focus. Chociaż zaraz, on był nie stability modifier, ten władca, więc a to Habsburg jest, aha, mam nadzieję, że Kazimierz Jagiellon jeszcze mi nie zginie, bo będę chciał odbustować Aleksandra Karola Jagiellona, ale usunę fokus na razie, usunę i zostawię tak, jak jest teraz, ponieważ szczerze mówiąc sam nie mam dobrego pomysłu, jak bawić się tymi fokusami, więc po prostu zostawimy coś w ten sposób i myślę, że to będzie najsprawiedliwiej. Był pomysł, że patrz na ich traity, jeżeli mają dobre traity, na przykład po jakieś administracyjne czy coś, to bierz administracyjny fokus. Okej, okay, ale... Ale na przykład stability to by teraz można było zdefiniować ewentualnie pod administrację. To akurat chyba tylko tak by to można zdefiniować. Dramatyczne administracyjne. Myślę, że mój waca jest w stanie poświęcić, żeby technologii kostnom zleciał. A by the way, co my mamy za misję tutaj zrobioną teraz? Polish Renaissance. A, administrative technology cost jeszcze nam spada. To świetnie. Co? Jaki dobry doradca. O Boże. O Boże. No plus 3. Bierzemy go. A właśnie tutaj. Kurczę, wziąłbym jakiegoś lepszego doradcę stąd. To nie jest religijny, myślę, że on ma bardziej wywalone w to. Wiesz, dyplomatycznie. Nie, wiecie co, państwo miało być tolerancyjne, więc pozwolimy na pojawienie się protestantyzmu w kraju. Mamy na to po prostu troszkę wywalone. Ale technologicznie idziemy w górę i mamy w ogóle lepszą już piechotę. Ale na jakieś super przełomy nie liczcie tutaj, jeżeli chodzi o naszą technologię. Ohohoho! Mołdawia wzywa do wojny z Węgrami i jest to... We guarantee the independence. Węgry chyba wypowiedziały wojnę. Dołączamy się i orzesz, ja pierdzielę. Ale to będzie ciężka wojna, muszę wam przyznać. Się zapowiada przynajmniej. Wypilnowaliście tutaj. Mam nadzieję, że Litwa ogarnie tutaj sobie północ. My jesteśmy pomimo... Kurczę, no, to jednak nie pasowało do naszego... W ogóle słabi generałowie są, akurat to pasuje do naszego władcy. Ale ten, to właśnie wracanie do tego władcy. No nie, teoretycznie to branie udziału w wojnach nie pasuje do niego. Ale to dyplomatycznie to jest bardzo zła rzecz, bo utracimy po prostu bardzo dużo na utracie sojuszu z Mołdawią. Mam na myśli, że reputacji na świecie. Widać, że tutaj Węgrzy sobie przyszli. Ja poczekam jeszcze kilka dni i się ruszę na nich, żeby po prostu zbić morale z następnego miesiąca. Dorobiłem jednak wcześniej, w międzyczasie te kolejne 3000 armat, więc zmietliśmy w tym momencie Węgrów z powierzchni ziemi. Widzę, że pozwolę sobie spowolnić jeszcze na dwójkę. O cholera, nie to. Teraz troszkę żałuję, że wziąłem Alos... Feudal de Jurelo, ponieważ zaspauzowałem przez przypadek, przepraszam. Bo zauważyłem, że kilka dni wcześniej wziąłem to Feudal de Jurelo, ponieważ myślałem, co pasuje do władcy. Teraz myślę, że mogłem War Taxy zrobić w tym momencie, bo to będzie chyba długa, ciężka wojna. Przynajmniej na taką się zapowiada. Ale dobra, trzeba pójść bić się o Mołdawię, ponieważ Mołdawia jest bardzo ważna. Chociaż jak nam podbiło stolicę, to nie będzie zbyt fajnie i to możemy rzeczywiście bardzo dużo utracić na tej wojnie. Postaram się właśnie tutaj wbić od razu. Pozwolę sobie też przyspieszyć do trójeczki prędkość. I zobaczymy, jak wyjdzie ta bitwa. Pieniądze na razie mam oszczędzone, to dobrze. A myślałem, że to jest 49 już na plusie. O ja pierdzielę. Kurczę, mają morale większe. Prawda, ja nie mam idei żadnej militarnej. Wycofali się po prostu. Dobra, to też mi pasuje. Tutaj wbijemy się w Węgrów. Mam nadzieję, że mają jakieś minusy. Niestety nie. Mają plus jeden za teren, ponieważ mają pewnie
z Age of Discovery, ten plus jeden do terenu. Tak, z takiego, jaki mają w stolicy. Ale na razie wszystkie bitwy wygrywam. To jest bardzo dobra informacja. A niestety złą informacją to jest ten z Siege'em? Nie, to na odwrót. Ten z Siege'em pójdzie. Niestety tutaj no, i obok Płocka sobie latają. Troszkę boję się odesłać to wojsko, ponieważ chciałbym zająć ten fort, dzięki czemu będę w stanie jakby teoretycznie kontrolować tą okolicę. I do jasnej cholery źle kliknąłem tym gościem i on szedł mi już za ten fort przez Turcję. Ale liczę, że po prostu on się odpali, bo on ma chyba Siege'a trójkę, więc to jest chociaż plus jego. No i mamy dużo jeszcze artylerii do tego. Litwini bardzo dobrze sobie radzą. Przegonili wojsko Palatynatu, a może nam ich przestraszyli i sobie poszli w cholerę i przestali oblegać mój Płock. Radzą sobie też w Liwonii. Troszkę gorzej od wschodów to wygląda, ale nie jest źle na chwilę obecną. Mamy więcej wojska ogólnie, więc to jest dobra sprawa. Okej, udało się to bardzo szybko wygrać, to oblężenie, więc pójdę dalej, korzystając właśnie z chwili. Żeby możliwe dojść nawet do Pesztu, do ich stolicy. Udało się kolejny fort zająć. Trzeba jak najszybciej pójść na Peszt i może nawet później go strzelać za pomocą dział. Żeby jak najszybciej po prostu zrobić porządek w tym miejscu. Jest to spowodowane tym, że Palatyna zamiast do Płocka postanowił pójść bezpośrednio na moją stolicę. Co bardzo mi troszkę, no, bardzo mi zagraża, to muszę powiedzieć, przyznać. Widzę, że tutaj zajęli się wschodem Litwy. To mi akurat nie przeszkadza. Na wschodzie Litwy mogą sobie tracić spokojnie manpower. Myślę, że w sumie tak czy tak, że będzie problem w tym Palatynacie. Będę mógł zraszować z tego miejsca bez żadnego problemu. Bo widzę, że nie kryją mnie żadne forty, więc to jest akurat plus. Niestety to nie... O, kurde, no, odbili ten fort. Będzie trzeba tam wrócić. Widzę, że niestety nie ja dowodzę tą wojną. Po naszej stronie, więc to będą problemy. Czyli nie wiem, czy w L4 jeszcze tak jest. L3 na pewno tak było, że jeżeli było małe państwo, które prowadziło wojnę i my byliśmy kolosem przy nich, to przyjmowaliśmy dowodzenie w wojnie. Czy tutaj w L4 jeszcze jest? Nie jestem pewien. Zdaje mi się, że tak, ale możecie je napisać i będziemy wtedy mieli pewność. Peszt zajęty. Bardzo dobra informacja. Ja pozwolę zdupić im ten Peszt. Szczególnie, że nasz władca nie przejmuje się zbytnio jakimiś tam kwestiami militarnymi, więc profesjonalizmu jest zbędny. O, widzę, że tutaj będzie gruba bitwa. Stój. Więc, jakie jest, kurcze? Aj, to będzie trudna ta bitwa. Próbuję ich sprowokować inną prowincję. Dobra, ryzyk fizyk. YOLO. Zadajemy większe straty, mamy dobre role, niestety nie mamy władcy pod bitwę, pod szok ani nic. I czy armaty zadecydują? Niestety, przegraliśmy bitwę. Mamy się do Krakowa i Warszawę jeszcze do tego straciliśmy. To jest dramat teraz, to jest bardzo zła sytuacja. Szczególnie, że w tym miejscu są jednostki wroga i my po prostu chyba dostaniemy w cirkę teraz. No chyba tak, jo, jest po naszej armii kompletnie. Jeszcze nie, to jest Ryga. Myślałem, że z papieżem walczymy. Proszę się wycofać. O, dobrze, udało się uciec, ale straty mamy ogromne. Nic dziwnego, że nasz władca ma zero do militarii. Mołdawia wypisowała Livonian Order, co jest dla nas plusem oraz minusem. Plusem dlatego, że no, Litwa nie będzie musiała tam się przejmować prowincjami i jeszcze dali nam prowincję w ogóle. Livonian Order, co jest dla nas troszkę śmieszne. No, minus jest taki, że jeżeli chodzi o ogół wojny, straciliśmy bardzo ważnego warscora, co mnie bardzo niepokoi w tym momencie. Warszawa została odbita, to dodało nam 5% w warscorze. Niestety odbili Peszt, to nam zabrało bardzo dużo, więc to jest coś za coś. Musimy odrobić wojsko w międzyczasie, mamy jeszcze manpower na to, ponieważ mieliśmy dosyć pokojowy tryb życia, prowadzenia państwa. Odbijemy naszą Polskę, żeby nie dostawać War Exhaustion. A następnie możemy spokojnie kupić się na dalszym ataku. O, goddammit. O, przepraszam, spauzowałem. To już dosłownie, to jest przyzwyczajenia, że jak jest bitwa jakaś czy taka, do której nie jestem przygotowany, to automatycznie palce na pauzę idą. Dobra. Trzeba trzymać jednak połączoną tą armię. Nie warto stracić głupio wojska. Zajmę się ideami później.
Ogólnie myślę nad nad espionaż, dyplomatik oraz trade, chociaż szczerze mówiąc exploration też nie byłoby głupie, patrząc na to, że nasz władca ma szóstkę i chciałby się bawić w kolonie może nawet. No problemem tych kolonii jest to, że nie mamy dostępu żadnego tam praktycznie i szans mechanicznych na dostanie się do nich. Więc się zastanowię, jeżeli o to chodzi. Kolejna duża bitwa się zapowiada. Plus jest taki, że mamy Litwinów oraz wojska Kijowa pod ręką. Proszę mi... Dobra, spauzował automatycznie grę. Relacje z Osmanami. O kurczę, to jest plus ze szlachtą i daje mi jeszcze dyplomatę. Myślę, że to nie byłby taki głupi pomysł, szczególnie, że mój ziomek jest pod dyplomatyczne i dałoby mi właśnie dobrego dyplomatę do tego. Dobra, wbijamy się w Kijów. Zdążymy... czy w Kijów. Wojska Transylwanii i inne zjednoczone Węgry. Mamy duże wsparcie. Tracimy niestety bardzo dużo, ale Transylwania się wycofała. No, to jest plus, że się wycofali, ale minus, że dostaliśmy dosyć dużo obici. To jest akurat minus. Mamy dosyć dobre relacje tak na serio z Osmanami. Bo wyzywałem chyba... Kogo ja wyzywałem ostro? Chyba Węgrów. Po Węgrach pocisnąłem. Węgry rzeczywiście bardzo urosły w siłę. Bo tak patrzę, to oni mają tylko Palatyna jako sojusznika w tym momencie. Żadnej Rygi, żadnego Livonia Norder. I są w stanie wyrobić... To 70, ponad 80 tysięcy wojska. O, jeszcze tutaj bunt jest na Litwie. Tutaj dwa porty są w okolicy, więc to jest taki plus. Więc nie trzeba ich zanihilować. I możliwe, że to będzie nawet cel naszego obecnego władcy. To jest prawdopodobne. Z tego powodu, że... z tego powodu po prostu, że... Za zemstę. O, bo straciliśmy Warszawę drugi raz praktycznie. Więc to miałby jakiś sens, ten nasz władca, żeby po prostu w ramach zemsty pójść i zająć i pokonać Węgry. Razem oczywiście przy boku z Austrią oraz Czechami. To też byłby dobry sojusz. Wykorzystanie przynajmniej sojusza. Okej, robimy tą samą akcję co poprzednio. Idziemy bezpośrednio na Peszt. Prześcigamy się kto komu szybciej zajmie państwo, ponieważ tu już Kraków upadł właśnie, Płock widzę pada. Pomorze też długo raczej się nie utrzyma. Buntownicy tutońscy bawią się w Litwie, na Litwie. Więc trzeba się po prostu spieszyć i zapierdzielać z tym. Zapomniałem o ważnej prowincji, którą powinienem im odciąć już dawno temu, a dokładnie prowincji tutaj ze złotem czy innymi ważnymi klejnotami. Chociaż mają mało rozbudowano, więc to nie jest wielki problem. Peace offer from Hungary. Nie widzi mi się. Ja nie dotrę sojusznika. A przynajmniej nie na razie, bo mamy dosyć dużo... Znaczy, bo jakbyśmy przestali prowadzić wojnę z Węgrami w tym momencie, to byśmy odpuścili im stolicę po prostu. I dużo... No i po prostu wygraliby z Mołdawią, no co tu mogę dużo mówić. Peszt im padł, więc mają po stolicy. Idziemy na Zolią. Trzeba powiedzieć, że to jest wojna o Mołdawię, więc najważniejsze, żeby Prachowa była po naszej stronie. Żeby Węgrzy tego nie zajęli. Na razie sobie troszkę kolekcjonuję te punkty dyplomatyczne bez prawdopodobieństwa, że będzie trzeba zbijać War Exhaustion. Więc dobrze jest to na razie sobie przytrzymać. A tak szczerze mówiąc, Warszawa to jest tylko jeden poziom fortu, więc bardzo szybko to się odbije ewentualnie. Inne państwa opuszczają koalicję. Zostały tylko Węgry w tej koalicji. I po skończeniu wojny z Węgrami powinniśmy być w stanie również z nimi skończyć koalicję. Więc będziemy mieli w końcu ogarnięte państwo i będziemy mieli... wolność w działaniu. Uwaga, uwaga, pokój nastał. Aż sobie pozwolę zapauzować w tym momencie, żeby ten pokój odczytać. Palatyna stracił 40k, my straciliśmy 60k, Mołdawia 22, Litwini, kurczę, bardzo ucierpiliśmy, bardzo. Praktycznie 130k to jest nasze straty. To jest Palatynatem. Jako White Peace Palatynat wypisowali. Dostaliśmy 20 faworków z Mołdawią. I Węgry will sit Kismarton. Gdzie jest Kismarton? Jak to się pisze? A, Kory. Kory to musi być region w takim razie. Tu Austria. This peace will cost Mołdawia 50. Ale wygraliśmy to przynajmniej. Oficjalnie tą wojnę z Węgrami. Z ratami dużymi, bo dużymi. Ale się udało. Teraz jak mamy spokój. Mamy z głowy tą wojnę. To możemy się skupić na poważnych rzeczach, a dokładnie
na podpierdzielaniu pieniędzy od kościoła, a tak na poważnie na naszych ideach. A jak wspominałem, ogólnie patrzyłem na trajty władcy. On ma advisor i stability, co no jedno i drugie pasuje pod, nie wiem, jakieś economic czy coś w tym stylu, administracyjne. Jednakże problem jest taki, że no nie możemy tego wziąć drugi raz i pozostają nam dyplomatyczne. Maritime influence. Influence ewentualnie ma sens, ale szczerze mówiąc bym poszedł jednak zjednoczoną Polskę, chociaż no Polska bawiła się w wasali i tak dalej. Więc to też teoretycznie ma sens. Okej, chwilka, bo polepszyłem relacje z Osmanami. Czy na tą stówę sięgnęło? Tak, więc chyba skończyła nam się ta agenda. Bardzo dobrze. Mamy już prawie 50% terenów. Malbork Workshop i jeszcze Base Production w Malborku dostaniemy. Pewnie z burżersami, które mamy dosyć słabe relacje, a tu zawsze na propsie jest taki workshopik, zbudowanie go. Na przykład też Q Workshopik, if you know what I mean, a jeżeli nie, to taka firma, co robi różne rzeczy do RPGów. Jeszcze jakaś misja nam skoczyła. Conquer New States. State Maintenance i Harsh Treatment Cost. Spoko. A propos dyplomatycznej, właśnie chciałem wybrać i prawdopodobnie dyplomatyczną pójdziemy. Diplomatic Relations, Diplomat, Improve Relations. To by nam agresywną ogarnęło. Reputacja również by nam bardzo pomogła, jeżeli chodzi o agresywną. Diplomatic Technology Cost minus 10%, to też byłoby dobre. Lower Impact for nasze dyplomatyczne akcje, czyli moglibyśmy po prostu zrywać na przykład Royal Mariage bez problemu. To jednak daje nam fajne rzeczy, jeżeli chodzi o agresywną również. O, dyplomatę też nam daje i tak dalej. Pójdziemy jednak, a może trady, bo trady wiecie dlaczego mi pasują? Bo dobiliśmy do Bałtyku, zajęliśmy Gdańsk, mamy tutaj kolejne miejsce handlowe. Ale pójdę na razie w dyplomatyczne, dobra? Myślę, że to będzie w pytkę. Możemy pójść od razu w Diplomatic Relations plus 1 i będziemy więcej dostawać punktów dyplomatycznych dzięki temu właśnie, że że nie jesteśmy już nad limit z relacjami i akurat będziemy mieli większy manpower i infantry combat ability. Uwaga, otwiera nam się bardzo ważna ścieżka, bardzo ważne wydarzenie, które nie wiem, czy chcę jeszcze robić. A dokładniej jest to Forum Polish-Lithuanian Commonwealth. To byłoby bardzo dobre na dyplomatycznego władcę rzeczywiście. Anektowanie, ponieważ udało mi się osiągnąć 10. technologię w administracji. I jest to po prostu bardzo ważne wydarzenie. Ale myślę, czy jeszcze to robić i nie wiem, czy jak ewentualnie, bo powiem tak, metafizycznie z gry oddałbym po prostu im prowincję z Livonian Order i tak dalej. O, widzę, że w ogóle Ryga została zerwana, jeżeli chodzi o sojusz. Tutaj zakon też pewnie mógłbym zaatakować. Tak sobie myślę, czy nie mógłbym ich na wasala wziąć pokojowo. Ale widać, że Polish Economic im nie pasuje. Ewentualnie Kurlandię mógłbym możliwe wziąć na... I... Tutaj jeszcze Dania mi się wbiła w ogóle w te... W inflanty się wbija. Poland owns Kurlandia Core. No i to tutaj szali nam wszystko. Myślałem, żeby Kurlandię wziąć jako wasala i później dać jej to wszystko. A czy tworzyć wielką i potężną Rzeczpospolitą już teraz? No dobra, co się głupio pytacie? Jasne, że tak. Dzięki temu zyskaliśmy Kijów pod wasala. Pozwolę sobie spowolnić grę w tym momencie. Zyskaliśmy też więcej wojska. Assemble an army. Have an army equal or larger than 80,000. Manpower recovery speed yearly army tradition. Unite home region. I dwie misje robimy teraz przy okazji po drodze. Mamy bardzo dużo do ostatejtowania prowincji. W takim razie to też zrobimy, oczywiście. W ogóle... Proszę nie uchcieć, że... Nie, governing capacity mieszczę się, o ja pierdzielę, bo już się bałem. Już się bałem, że się w governing capacity nie mieszczę. Dobra, powstało wielkie, potężne Commonwealth obecnie. Jakieś 60 lat wcześniej niż historycznie, szczerze mówiąc, ale... Ale my idziemy roleplayowo, nie historycznie, a dobry władca z Deepem... Zrobiłby to akurat. I teraz chyba tutonów zjemy całych po prostu i tyle. W najbliższej okazji. A pewnie się zastanawialiście, czemu w ogóle robię claimy na przykład na Livonian Order. Jest to spowodowane między innymi tym,
dostawali w tiry i już praktycznie ten Livonian Order powoli jako, jako podział po prostu. Też jakieś 70 lat wcześniej niż było historycznie. O, z Kiołem trzeba polepszyć relacje i zrobić tam Chateau Almariage. A Węgry to po prostu myślę o zemście. O zemście za to wszystko, co oni zrobili. Za tą wojnę i tak dalej. Więc... Odbicie Słowacji według mnie byłoby dobrym pomysłem też od nich, ale... Może niekoniecznie za tego władcę, na razie władca ich po prostu postraszy tym wszystkim. Widzę, że mamy costly embargo na Danię, bo przestała być chyba moim rywalem, przestała mi zagrażać. Mamlucy, Osmanie, Kastylia, Anglia. Na razie nie wiem, jeszcze to przemyślę, ale w tym momencie skończymy odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał. Widzimy się już jutro, albo nie, to jest się pojawia odcinek w poniedziałek. Chyba. Widzimy się w takim razie w środę. Do zobaczenia. Na razie. Cześć, pa.